Ta chwila jest wszystkim. Eliminacje do bogatej drużyny cheerleaderek. A ktoś dziś nie miał szczęścia. Następna. Pora na występ Laury. Nie ma pieniędzy, ale ma ogromny talent. Jesteś w złym miejscu, kochanie. Możesz wracać do domu. Ale dobry trener zawsze potrafi rozpoznać przyszłą gwiazdę. Trafisz do drużyny, ale trofeum jeszcze nie jest twoje. Ludzie, Laura jest teraz w naszej drużynie. Czy jest pani pewna, trenerze? Ona jest biedna. Zapłacę, byle tylko nie dopuścić jej do drużyny. Wow, brawo koleżanki, jesteście takie przyjazne. Marzenie się nie spełniło. Biedna cheerleaderka nie może tańczyć w bogatym zespole. A może jednak? Witamy w zespole. To są twoje nowe, bogate pompony. Bogate cheerleaderki mieszkają w najlepszych apartamentach. Hej dziewczyny, rozgość się, ale nie czuj się jak u siebie. To łóżko wydaje się być wolne. Zajęte. To jest miejsce dla mojego misia i naszych pomponów. Rozumiesz? To nie fair, dziewczyny. Ale dla Laury przygotowano już lepsze miejsce do spania. Zaufaj mi, na kawałku tektury będzie ci wygodniej. Ale łóżko pod drzwiami nie jest niczym złym. Przynajmniej Laura nigdy nie spóźni się na trening. Tyle, że nie da się tego zrobić bez uszczerbku na zdrowiu. Znowu to robicie, dziewczyny. Dajcie Laurze łóżko. Natychmiast. Jak sobie pani życzy, pani Malwinko. Jest to wiele bardziej miękkie i wygodne. Życie jest piękne. To zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, kto jest kim, nowa. Zaczynamy ćwiczenia, dziewczyny. Brawo, Lauro, tak trzymaj. Patrycjo, plecy prosto. Tak jak Laura. Nie ma mowy. A Darek ma swój własny program treningowy. Ani minuty bez zdjęć. Uśmiechnij się, Maju. Trenerka widzi wszystko. Pracuj, Darku, pracuj. Ten zespół jest nie do uratowania. Musimy ostro zabrać się do pracy. Bogactwo jest dużym ciężarem. Lepiej się go pozbyć. A Laura nie ma czego się obawiać. Nie ma żadnych klejnotów. Dostaniecie swoje rzeczy po treningu, dobrze? Ćwiczymy dalej. Bogaty zespół to świetna zabawa. Ojejku, mój aparat ortodontyczny. Śniadanie biednej cheerleaderki nie należy do najbardziej wykwintnych. To właśnie powinnaś jeść, Lauro. Jak ona może, ona jest biedna. No, no, mamy tu do czynienia z przestępstwem kalorycznym. Brawo, Lauro. Owoce na śniadanie to najlepszy pomysł. A wy zostaniecie ukarani. Czasami możesz przekupić, by uniknąć kary. Ale nie trenerkę Malwinkę. Hej! Wasze śniadanie będzie dziś zielone. Niech żyją witaminy. Smacznego, ludzie. Sport hartuje siłę woli. Na ring wchodzi wspaniały Darek. Serwis i... Szkoda, że Darek nie znalazł sobie godnego przeciwnika. Zagramy, dziewczyny? Ping-pong jest dość łatwy. A Patrycja zagra jako pierwsza. Te piłki lecą tak szybko. Hej, uważaj! A Maja nie chce grać. Są lepsze rzeczy do zrobienia. Na przykład podziwianie przystojnego Darka. Hej, ludziska, mogę dołączyć? Chyba możemy dać jej szansę. Weź rakietkę, Lauro. Ale ona wykonuje swój pierwszy serw. Gdzie jest piłka? Masz, Darku. Nie, ta jest lepsza. Nie bijcie się, dziewczyny. Ale trener rozwiąże wszystkie spory. Winni zostaną ukarani. 100 przysiadów. Już. A ty odpocznij, Lauro. Na uczniów w klasie czeka niemiła niespodzianka. Test. Egzamin na cheerleaderkę jest rzeczą poważną. Dobrze jest mieć całą wiedzę w internecie. Ale trenerki Malwinki nie da się oszukać. Zatrzymam telefony do końca zajęć. A Laura działa w klasyczny sposób. Ma papierowe ściągi. Lauro, co ty robisz? To tylko pompon, widzi pani? Tak, nic podejrzanego. Laura jest taka mądra. Czas jest najważniejszy. Zacznijmy ściągać. Test jest już prawie skończony. Chciałabym, żeby reszta z nas też miała jakieś ściągi. Możesz oddać wszystkie pieniądze za piątkę. Ale Laura nie przyjmuje łapówek. Proszę, tylko ci. Darmowa piątka. Ta nowa jest naprawdę bardzo dziwna. Dziewczyny, zaraz wracam. Nie tęsknijcie za mną. Możesz się nie spieszyć, Lauro. Czeka cię niespodzianka. Trenerka nie będzie zadowolona, gdy zobaczy, że Laura ma zabronione jedzenie.
Trenerze Malwinko, nie uwierzy pani. Laura w nocy je hamburgery. To jest poważne wykroczenie. Lauro, wyjaśnij, co się dzieje. Trenerze, to nie ja, naprawdę. Nikt ci nie wierzy, kochanie. Burger jest na twoim stole, więc jest twój. Przykro mi, Lauro, masz szlaban. A zemsta za hamburgera będzie brutalna. Posprzątaj tu, wszystko ma błyszczeć. To nie fair, ale słowo trenera to rozkaz. Co ty tu robisz, Lauro? Darku, zostałam wrobiona. Jestem z tobą, Lauro, nie martw się. Sprzątanie z Darkiem jest o wiele przyjemniejsze. To taki dobry przyjaciel. To dobry moment, aby spłatać mu figla. Łap, Darku! Trzymaj się, Lauro! Nawet nie próbuj, nie złapiesz mnie! Ale zabawy czasami kończą się tragedią. To jest ulubiony puchar trenera. Co robić? Naprawimy to, Lauro. Nie panikuj. A, ktoś idzie. Musimy ukryć dowody. Co to za hałas? Przyznać się. Już! Właśnie sprzątaliśmy, trenerze Malwinko. Serio! Nadszedł czas, aby być dżentelmenem. Darek weźmie całą winę na siebie. Zaufaj mi, Lauro. Trenerze Malwinko, był mały wypadek. To nic takiego. To nic takiego! Lauro, idź do swojego pokoju. A ty, Darku, masz szlaban. Jestem z tobą myślami, Darku. Trudno jest być dżentelmenem, ale każda kara w pewnym momencie się kończy. O! Jakie mięśnie! Wkrótce rozpocznie się trening. Czas się przebrać. Maja ma w swojej szafce tablicę z romansami. Darek jest doskonały. Patrycja się z nią zgadza. Darek jest taki przystojny. Patrycjo, co tam masz? Jak mogłaś? Maju, Darek jest mój. Nie musisz walczyć o chłopaka swoich marzeń. Niech wygra ten, kto jest najsilniejszy. Ale wydaje się, że interesuje go tylko jedna dziewczyna. Laura. Jestem prawie gotowa, Darku. Mam nadzieję, że tego nie zobaczy. Laura to poważna dziewczyna, a nie dziecko. Ale Darek też ma swoje tajemnice w szafce. Przyjaźń na zawsze. A ja myślę, że tu jest jakiś romans. Niestety w miłości pieniądze są bezsilne. Nawet zwykły dzień zmienia się czasem w bajkę. Ta wiadomość pochodzi od Darka. Zaprosił Laurę na randkę. Musimy się odpowiednio przygotować, ale od czego zacząć? Lauro, potrzebujesz makijażu pierwszej klasy. Zaufaj nam, kochanie. Kilka minut i romantyczny wygląd jest gotowy. Jesteś piękna, Lauro. Biegnij do swojego księcia. Kawał się udał. Randka nie ma prawa skończyć się dobrze. A Maja i Patrycja muszą to zobaczyć. Przebranie jest bardzo ważne. Nadchodzi Darek. Ta słodka para jest już razem. To nie jest dla wrażliwych, ale Darek sobie z tym poradzi. Jesteś piękna, Lauro. Wszystko idzie według planu. Darek teraz na pewno ucieknie. Ale dżentelmeni nie uciekają od problemów, tylko je naprawiają. Tak jest lepiej. Dziękuję, Darku. Wygląda na to, że plan się nie powiódł. Darek powinien był uciec. Dlaczego został? A czymże jest randka bez pysznej kolacji? Spaghetti to najbardziej romantyczne danie. Maju, musimy działać natychmiast. Za mną! Nie liczcie nawet na pocałunek, gołąbki. Ale zakochanych nie tak łatwo pokonać. Są tacy denerwujący. Dziś trening był świetny. Możemy już iść do domu? Przestańcie, dziewczyny. Nie ćwiczyłyśmy jeszcze nowej figury z piramidą. Zróbmy to. To bardzo proste. Dacie radę. Nadchodzi Laura i to ona dostaje zaszczytną rolę. Będzie na samym szczycie, a Maja ma chytry plan. Gotowa, Patrycjo? Okay. O tak, dziewczyno. Zaczynamy. Niech Laura na razie odpocznie. Nic nie wie o pięknych piramidach. Przebij piątkę, Maju. Dziewczyny, jak mogłyście? Trenerze Malwinko, kto rozbija piramidę, dostanie karę. Teraz Darek będzie na szczycie, a on nie jest lekki. Podstępny plan znowu się nie powiódł. Ale dziewczyny wciąż mają szansę na zemstę. Laura byłaby bardzo zmartwiona, gdyby coś stało się z jej mundurkiem. Nożyczki rozwiążą wszystkie problemy. Laurę czeka niemiła niespodzianka. Teraz zostały tylko skrawki. Za chwilę rozpocznie się przedstawienie. Co się stało, Lauro? Spójrz na to. Bardzo nam przykro, kochanie. Wygląda na to, że nie możesz teraz występować. Dziewczyny, co tu tak głośno? Trenerze Malwinko, to katastrofa. Co za straszna rzecz. Kto to zrobił? Ojej, musimy jak najszybciej ukryć dowody. Ale wszystkie tajne sprawy zawsze wyjdą na jaw. Znowu się zaczyna, dziewczyny. Nie martw się, Lauro, będziesz nosiła zapasowy, bogaty mundur. O nie! Ona nie zasługuje na nasze mundurki.
ale Laura jest pełnoprawnym członkiem zespołu. I mamy ostatni występ. Co za wielki moment. Tyle, że Patrycja nie dotarła na zawody. Wszystko przez Darka. Jak on mógł ją upuścić? Teraz Patrycja nie otrzyma honorowego trofeum. W końcu drużyna wygrała. Gratulacje dla zwycięzcy. Kolejna nagroda do kolekcji. Ale Patrycji nie będzie na zdjęciu. To dla ciebie, dziewczyno. Zasłużyłaś. Nawet Patrycja dostanie medal. Super! Przyjaźń zawsze wygrywa.